pokaż swój niepowtarzalny styl. Radzka radzi tobie dobrze w tym. Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmie. Dziś do kawki zapraszam na pytania i odpowiedzi Q&A. Jak widzicie w tytule, u mnie zmienia się sporo, życie się toczy, a dawno nie odpowiadałam na Wasze pytania dotyczące właśnie różnych sfer i mojego życia prywatnego, i Radzki, i też mody w sumie. Także dzisiaj do kawki zapraszam właśnie na odpowiedzi na Wasze pytania, które zadałyście mi na Instagramie. Było ich bardzo dużo. Wybrałam 10 najfajniejszych takich pytań ważnych, na które mogę się rozwinąć, które w sobie zawierają różne pomniejsze właśnie pytanka. Podzieliłam je na prywatne, na radzkowe i na modowe, także będą, będzie kilka różnych zagadnień. No i mam nadzieję, że dzisiaj się będziecie ze mną tutaj dobrze bawić. Chociaż różne będą takie, wiecie, odpowiedzi, myślę i pytania skłaniające do przemyśleń, jak to u mnie. Także może zaczniemy już bez zbędnego rozgadywania się i zaczniemy właśnie od odpowiedzi na pytania prywatne, osobiste. I wiele pytań dotyczyło wyborów, które się zbliżają, które są 15 października. I pytałyście, dlaczego kobiety nie wierzą w swoją moc, nie głosują, twierdzą, że nie znają się na polityce, jak przekonać kobiety, by poszły na wybory, jak przekonać kogoś, kto nie chce iść. I najpierw zacznę od tego, że ja tutaj zawsze na Radzce stroniłam od polityki i stronię nadal. Nie będę Wam mówić, co macie robić. W ogóle nikomu nikt nie powinien mówić, co ma robić, na kogo głosować, ale dla mnie z punktu widzenia obywatelki Polski i tego, że żyję w tym państwie, funkcjonuję w nim, korzystam z różnych rzeczy, które ono mi oferuje, płacę podatki, jestem obywatelką taką, wiecie, stuprocentową, dorosłą, świadomą. Z mojego punktu widzenia ważne jest to, żeby iść głosować. Po prostu. Niezależnie na kogo, iść głosować. I zacznę też od tego, że na Instagramie, bo bardzo często myślę, nie idziecie głosować dlatego, że jesteście w innym miejscu niż jesteście zameldowane albo macie jakiś tam, nie wiem, pobyt stały na przykład. Natomiast ważne jest to, co wrzuciłam na Insta. Tutaj w tym miejscu cały czas to jest wyróżnione, więc możecie sobie tam wejść i zobaczyć na te kroki. To jest turbo, turbo proste. Dam Wam też link na dole właśnie do tej głównej strony rządowej, że w 3 minuty dosłownie możecie zmienić miejsce głosowania online. I to zajmuje 3 minutki, a jak jesteście wprawione w różnych logowaniach, to 2. Naprawdę. I niezależnie od tego, gdzie jesteście na terenie Polski, możecie w tej chwili wejść sobie na główną stronę rządową, zrobić 2 kliki, wypełnić wniosek, który jest mega prosty, dlatego że tam tylko piszecie miejsce, adres, pod którym będziecie w dniu głosowania i automatycznie Was system przypisuje do danej komisji wyborczej. W chwilkę, dosłownie w kilka sekund, minut dostajecie potwierdzenie na maila, na skrzynkę swoją w profilu zaufanym, w aplikacji mObywatel, którą też myślę wiele z Was ma. Też macie taką zakładkę, jak wejdziecie sobie w mObywatel wybory i tam już będzie to Wasze nowe miejsce. I to zajmuje naprawdę 2-3 minutki. Mało kto o tym wie, ludzie myślą, że muszą iść do urzędu, gdzieś tam jakieś papiery. Tak, papier trzeba mieć faktycznie, kiedy chcecie głosować, ale jeszcze nie wiecie gdzie. To musicie iść do urzędu, zgłosić, że nie wiecie gdzie, żeby wystawili Wam taki papierek, z którym pójdziecie zagłosować wszędzie. To faktycznie trzeba mieć papierek, ale jeżeli wiecie, gdzie będziecie w miejscu, w dniu wyborów, w jakim miejscu, to możecie po prostu 2-3 minutki wysłać wniosek i dostaniecie swoją komisję. I to bardzo krótko będzie trwało. I to jest mega ważne i myślę, że właśnie to wiele osób w ogóle przed podjęciem kroku i wysiłku, żeby pójść głosować, powstrzymuje. Te zmiany miejsca głosowania, właśnie to wysłanie wniosku, można zrobić tam do 10 czy 12 października. Także jeszcze mniej więcej tydzień. I to jest ważne, ta data. Natomiast mówię, to jest po prostu, to są 3 sekundy. I to jest istotne. I a propos tego, że żeby iść na wybory i głosować, to bardzo fajną rzecz usłyszałam kilka dni temu. Ktoś powiedział, że idźcie na wybory, bo inaczej ktoś
ten wybór Wam odbierze, bo takie są tendencje władzy, która jest obecnie, że ona chce nam bardzo wiele wyborów, zwłaszcza nam kobietom, odebrać. Także to jest ważne i pamiętajcie, że w życiu, ja mam też taką refleksję, sobie zapisałam tutaj a propos odpowiedzi na to pytanie, że w życiu na wiele rzeczy mamy wybór, na bardzo wiele rzeczy nie mamy wyboru. I bardzo często te rzeczy, na które gdzie nie mamy wyboru, na które nie mamy wpływu, no nie są fajne, zaskakują nas, musimy się z nimi mierzyć, z konsekwencjami. I wiecie, bardzo, bardzo długi czas zajęło mi na przykład i cały czas mi to zajmuje, muszę sobie to powtarzać, żeby nie denerwować się i nie stresować rzeczami, na które ja nie mam wpływu, gdzie ja nie mam wyboru. No bo to nie jest po prostu fajne, kiedy nie możecie brać życia w swoje ręce. A tutaj w tej jednej rzeczy akurat, jeżeli chodzi o nasze państwo, macie ten wybór. Macie. I to od Was zależy, kto będzie naszym krajem rządził, jak Polska będzie wyglądać. Więc jeżeli ten wybór jest, to po prostu warto z niego skorzystać. Bo tak jak powiedziałam, życie często nie pozostawia nam wyboru i jest niezależne od nas, a tutaj coś zależy od nas. I jeżeli na przykład myślicie albo macie kogoś, kto mówi, a mój głos się nie liczy w ogóle, co to zmieni, to jest bez sensu, to no, nie do końca tak jest. Aż sobie to zapisałam, wygooglowałam sobie, bo pamiętałam, że różnica była bardzo mała, ale aż się zdziwiłam, jak mała, że na przykład obecny prezydent wygrał tylko 2% głosów. Tam była bardzo mała różnica, to są 2%. Także naprawdę każdy jeden głos się liczy. I to Wasz głos i paru innych osób może zadecydować o tym, jak będzie wyglądać Polska. Także tak, to jest mój głos w tej sprawie. Idźcie dziewczyny, kobiety i wszyscy mężczyźni, chłopaki głosować. Tak, druga duża grupa pytań dotyczyła mojego stanu psychicznego, czyli depresji, o której gdzieś tam delikatnie wspominałam, czy tutaj, czy na Instagramie. I były to pytania o to, jak tam Twoje zdrowie psychiczne, czy pokonałaś depresję, co zmieniłaś w swoim życiu po diagnozie o depresji, czy terapia rzeczywiście Ci pomogła, bo rozważacie pójście na terapię. I powiem Wam, że to jest dla mnie nadal dosyć trudny i taki intymny temat, ale troszkę tutaj może poopowiadam, bo już czuję się na to gotowa, chociaż ja myślę, że cały osobny film nagram kiedyś jeszcze za jakiś czas, dlatego że jeszcze jestem cały czas w procesie. Wprawdzie terapię jako taką już zakończyłam, ale cały czas jestem jeszcze w procesie farmakologicznym, bo tak, mogę powiedzieć, że z depresji wyszłam, chociaż ja nie wiem, czy kiedykolwiek tak do końca wyjdę, takie mam poczucie, ale już jestem no, prawie że zdrowa, powiedzmy, w 95%. Natomiast jeszcze przyjmuję leki, które mi zapisał psychiatra, już tam schodzę z dawek i już przyjmuję taką minimalną dawkę, bo jestem już w procesie wyjścia też właśnie z tych leków. Jak powiedziałam, terapię na ten moment zakończyłam, ale zawsze mogę do mojej terapeutki wrócić z czymkolwiek chcę oczywiście i kto wie, czy tego nie zrobię za jakiś czas, jak będę potrzebowała. To znaczy, jak będę potrzebowała, to na pewno zrobię. Ale właśnie jeszcze tutaj muszę z tych leków zejść, ale że, znaczy muszę, potrzebuję, ale że teraz jest jesień, no a każdy, kto przyjmuje leki jakiekolwiek, to wie, że, to znaczy tego typu leki, to wie, że z nich się schodzi raczej na wiosnę, a nie na jesień, no bo teraz pogoda, aura i mała ilość słońca nie sprzyja, więc ja po prostu sobie wiosną z tych leków zejdę, no i kto wie, może w przyszłym roku właśnie taki cały odcinek na ten temat nagram. Ale jest okej, jest okej. Jeżeli chodzi o terapię, czy mi pomogła, to pomogła mi bardzo. Ja uważam, że w ogóle bez terapii leczenie depresji nie ma sensu. To znaczy, to jest tylko moje zdanie oczywiście. Pamiętajcie, ja nie jestem żadnym ekspertem. Natomiast jeżeli mamy różnego rodzaju choroby psychiczne, jakieś zaburzenia, no wiecie, to są delikatne tematy, ale sama tego doświadczam, więc tutaj się nie będę tak certolić ze słownictwem. Jeżeli się źle czujemy, to najlepiej, żeby faktycznie wyjść z tych stanów i je wyleczyć, to właśnie iść dwutorowo. Po pierwsze terapia, czyli zgłaszamy się do psychologa, to jest po pierwsze, który kieruje nas do psychiatry, jeżeli widzi taką potrzebę
I mamy i terapię, i leki, czyli i farmakologię. I fajnie, żeby psycholog z psychiatrą też współpracował i wiedział po prostu co i jak, gdzie się u kogo dzieje. Dlatego, że to powinno iść razem przy takich mocniejszych stanach. No bo nie zawsze te leki są potrzebne. Ja na przykład myślałam przez pierwszy miesiąc, dwa, że nie będę brała leków. Ale jednak po prostu okazało się po wstępnej analizie i po przemyśleniach różnych i po moim samopoczuciu, że ja bezwzględnie tych leków potrzebuję. I po prostu zaczęłam je brać i dobrze mi to zrobiło. Natomiast wiecie, takie leki też działają z opóźnieniem. To nie jest tak, że wy weźmiecie tabletkę i będziecie się super czuć, tylko one działają w ciągu miesiąca, dwóch, a wy w tym czasie też potrzebujecie już się leczyć i w tym pomaga wam psycholog. I jeszcze najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o na przykład depresję, no o tym mogę mówić, no bo to tego doświadczyłam, to wiecie, leki pomogą wam z chemią, z biochemią, chemią mózgu, czyli sprawią, że ta serotonina, czy tam te różne hormony będą dobrze wyłapywane przez coś tam. No ja się tak, no nie wgłębiałam w to jakoś super bardzo, to znaczy wgłębiałam, ale już tego nie pamiętam, bo ja nigdy nie byłam dobra z chemii i tak dalej. To jest ta biologiczna, taka strona w mózgu właśnie tych wszystkich połączeń, które depresja i różne inne choroby po prostu niszczą. Natomiast, tak mówię oczywiście oględnie, nie łapcie mnie tu za słówka, natomiast żeby wiedzieć, dlaczego ta depresja w ogóle wystąpiła, co do niej doprowadziło i żeby zapobiegać nawrotom tej depresji, to potrzebujecie terapii, dlatego że depresja nie bierze się z niczego. Nigdy depresja czy inne zaburzenia nie biorą się z niczego. Oczywiście są takie rodzaje chorób, które faktycznie są w genach, czy tam, nie wiem, no występują po prostu, ale w większości przypadków, jeżeli źle się czujemy, jeżeli właśnie ta depresja u nas występuje, albo jakieś coś innego, to na ogół ma to podłoże gdzieś głęboko w nas, w naszym zachowaniu, w naszym dzieciństwie, w naszej rodzinie, w tym, co przeżyliśmy podczas całego naszego życia. Wiecie, ja mam prawie 40 lat, ja bardzo dużo rzeczy przeżyłam i okazało się, że po prostu przez to, że właściwie od małolaty, od kiedy mam 15 lat, sobie musiałam sama mocno bardzo radzić w życiu, to ja mam bardzo silny taki instynkt samozachowawczy i że mam, i mam bardzo silne, w ogóle jestem silną osobą i mam bardzo silne mechanizmy obronne, które po prostu sprawiają, że ja przez długi czas w ogóle nie widziałam, że ze mną dzieje się coś złego. Bo ja, wiecie, uśmiech, energia i hej do przodu, a tam w środku nie było dobrze. I chodzi o to, że na terapii po prostu dojdziecie do przyczyn depresji, wyjaśnicie je sobie, przerobicie, zrozumiecie i tak też psychicznie i w ogóle wokół siebie naprawicie swoje życie i postaracie się, żeby po prostu te stany do was różne, czy to depresja, czy inne, nie wróciły. Więc ja uważam, że terapia po prostu jest czymś koniecznym. Nie ma innej opcji. I mi terapia bardzo pomogła i gdyby nie terapia, to ja bym bardzo wielu rzeczy o sobie nie wiedziała. Po prostu mi się, wiecie co, tak klapki w ogóle pootwierały oczy na tyle spraw, że ja nie wiem, jak ja bez tej terapii funkcjonowałam tak naprawdę. I ja wiem teraz, że gdyby nie terapia i gdyby nie to, co się o sobie dowiedziałam, to bym na 100% wpadła w depresję dalej. Odstawiłabym leki, powiedzmy byłoby ok, a po roku byłoby to samo. Bo musiałam zmienić, po prostu, to znaczy musiałam, potrzebowałam i chciałam zmienić swoje życie, swoje podejście do wielu spraw, do różnych relacji i tak dalej. Także moim zdaniem terapia jest bardzo potrzebna. A właśnie, jeżeli chodzi o zmiany po diagnozie, to było ich bardzo wiele. Po pierwsze, pamiętacie, zrobiłam sobie wiele miesięcy, prawie rok przerwy od YouTube'a, co było dla mnie nie do pomyślenia. Ja po prostu... Jednym z moich takich właśnie mechanizmów obronnych była ucieczka w pracę, bo tam miałam dobry feedback, sukcesy, wszystko było dobrze, wiecie, no po prostu zapracowałam się prawie na śmierć, że tak powiem, bo oczywiście w moim życiu wiele było czynników, które mogły tę depresję wywołać, ale takim gwoździem do trumny było zalanie i ta utrata po prostu mojego wrocławskiego życia, że tak powiem, zalanie mieszkania, zniszczenie, komplikacje.
ja wtedy nieświadoma tego, że tego typu stresy ogromne należy przerobić, należy odpocząć od nich, że tak powiem, tak w skrócie. Po prostu rzuciłam się w wir pracy i po prostu zapracowałam to wszystko i po roku, dwóch od tamtego zdarzenia wszystko ze mnie wylazło. I nie było fajnie. Także wiedziałam, że muszę odpocząć po prostu i mimo tego, że cały czas byłam na Instagramie i generalnie nic takiego się złego nie wydarzyło podczas tej przerwy od YouTube'a. Cały czas tu jestem, cały czas mnie lubicie, cały czas mnie oglądacie i tak dalej. Cały czas, wszystko jest okej. To ja na tamten moment, kiedy podejmowałam tę decyzję, to dla mnie to było w ogóle nie do wyobrażenia. Ale ja musiałam. To nie była kwestia tego, czy ja chciałam, czy coś. Ja musiałam. Powiedziałam, że jeżeli dalej będę działać na takich obrotach, to mimo leków, to nic się nie zmieni. Także to musiałam po prostu odpocząć i przerobić w sobie właśnie te wszystkie różne rzeczy w moim życiu, które się wydarzyły. Nauczyłam się słuchać swojego organizmu, który dawał mi bardzo wyraźne sygnały 2-3 lata temu, że jest coś bardzo nie tak, a ja to wszystko maskowałam, wiecie, wszystko mnie boli, spać nie mogę w nocy, w ogóle nie widzę sensu życia. Takie fizyczne też typowo objawy, mam jakieś, wiecie, duszności, i tak dalej, a ja to w ogóle luz, nie? Jakby nic się nie działo, wszystko super, głowa mnie boli, chodzę turbo zestresowana, wpadam w jakieś takie stany, że się po prostu cała trzęsę z wkurzenia, reaguję na wszystko taką agresją aż. I mój organizm mi dawał bardzo wiele znaków, a ja to wszystko ignorowałam, wszystko po prostu, wszystko, totalnie, nie? I podczas terapii nauczyłam się właśnie widzieć po sobie, kiedy potrzebuję odpoczynku, kiedy jestem zestresowana, kiedy moje ciało daje mi znać, że po prostu coś się dzieje niefajnego, kiedy na przykład przez moje mechanizmy obronne do głowy tego nie dopuszczam, a jednak ciało mi daje znać, także tutaj wielu rzeczy się nauczyłam. Również nauczyłam się odpuszczać i w ogóle odpoczywać się uczę i to jest bardzo ważne dla mnie. Odpuszczać i przestać po prostu sama siebie cisnąć, że tak powiem, bo to jest właśnie jeden z tych moich mechanizmów obronnych, że ja siebie sama cisnę, żeby robić. Na przykład dobrym przykładem jest ten tydzień, który właśnie kończymy tym weekendem, czyli oglądacie film, podczas którego ja po ostatnim bardzo intensywnym miesiącu, bardzo intensywnym tygodniu jeszcze wcześniej, bo była premiera Marko, potem w weekend miałam bardzo też intensywny weekend, bo przyjechała moja mama nas odwiedzić, byliśmy na Marszu Miliona Serc, więc też było intensywnie i psychicznie i fizycznie. To ja stwierdziłam, że ja potrzebuję po prostu tygodnia, to znaczy kilku dni bez Instagrama. Pamiętam, że w poniedziałek nie dałam prawie żadnego posta przez cały tydzień, gdzie normalnie postuję prawie codziennie, czy co dwa dni. Tylko w poniedziałek było Insta Stories, a tak to delikatnie w czwartek, coś może w piątek, ale na mnie to naprawdę było bardzo mało, bo ja poczułam, że ja potrzebuję, wiecie, poleżeć, poodpoczywać, pooglądać filmy, poczytać książki, się po prostu wyłączyć totalnie, przestać być na chwilę racką. I 2-3 lata temu to było dla mnie nie do pomyślenia w ogóle, żeby nie było nic na Insta codziennie i to jeszcze takiego najlepiej treściowego, najlepiej takiego, żebym ja się musiała napiąć, żebym ja czuła, że się napracowałam, bo to mi dawało takie poczucie, że jest dobrze, nie? A to tak naprawdę napędzało to, że ja byłam w wiecznym stresie i takim sama sobie go wytwarzałam. Więc to jest super, że się nauczyłam łapię balans. I a propos właśnie takiego permanentnego stresu, to, że sama sobie go wytwarzałam i właśnie mówię, jednym z tych moich mechanizmów obronnych była ucieczka w pracę, to też sprawiało właśnie, że ta depresja u mnie między innymi zaistniała. I fajnie to jest pokazane w książce Psychologika. Ja tę książkę polecałam już chyba 1,5 roku temu w Inspiracjach. Skąd biorą się problemy ze zdrowiem psychicznym i jak je zrozumieć? No pewnie wiele z Was nie widziało tych inspiracji, no bo wiadomo, sporo tych książek ogólnie przez lata polecam. Ale tutaj autor bardzo fajnie tłumaczy, jak przewlekły stres,
a ja sobie ten stres idealnie robiłam, plus właśnie życie, które przynosi nam różne bardzo duże stresujące sytuacje, plus te moje mechanizmy obronne, które ten stres we mnie wzmagały, to jak stres wpływa na to, że właśnie depresja i różne zaburzenia psychiczne i choroby powstają. Bo stres ma bezpośredni właśnie wpływ na te zaburzenia w wychwycie serotoniny, w tym zwrotnym wychwycie, który tam prowadzi do depresji. I to jest bardzo fajnie tutaj opisane, skąd się właśnie tego typu choroby biorą. No i jeszcze ogólnie podczas tej mojej terapii, podczas tego całego procesu, też zadbałam o moje relacje bardzo bliskie, też przyjrzałam się relacjom, które mam wkoło i zakończyłam te, które po prostu mi nie służyły i które gdzieś tam też robiły mi ciśnienie i sprawiały, że ja jeszcze miałam więcej pracy i jeszcze po prostu czułam się, wiecie, odpowiedzialna za to, za co nie powinnam być odpowiedzialna, no i tak dalej. Jakby tutaj też zrobiłam różne porządki w życiu osobistym. No i też oczywiście porządki pod tytułem wzięliśmy ślub sobie też, po prostu zastanowiliśmy się z Michałem, czego chcemy, bo też przez to, że daliśmy sobie oddech, to od Racki jako takiej, to też właśnie tutaj mogliśmy w pozytywną stronę bardzo pójść. No i jeszcze, jeżeli chcecie też posłuchać a propos właśnie tej mojej depresji, o różnych rzeczach, mówię bardzo fajnie w podcaście, byłam gościnią u Karoliny Cwaliny, u mojej przyjaciółki i właśnie tam pierwszy raz tak się otworzyłam, to było kilka miesięcy temu. Też już ten odcinek polecałam w jakichś inspiracjach, ale może wiele z Was go nie słyszało. Polecam Wam, będzie tutaj w opisie pod filmem, sobie też posłuchajcie. No ale tak, to jest bardzo trudny temat w moim życiu, bardzo ważny temat w moim życiu. Jeszcze mówię, kiedyś dokładnym objawom i różnym rzeczom poświęcę, myślę, cały odcinek. Kolejne pytanie będzie o męża, bo o niego też było sporo pytań. Czyli, czy zawsze chciałaś wyjść za mąż? Czy nie było to nigdy priorytetem? Czy Wasz ślub coś zmienił? Bo my też żyliśmy razem przed, ale czuję, że się dużo zmieniło emocjonalnie. I w ogóle też na przykład jak poznać miłość swojego życia później niż w wieku 20 lat. Takie, wiecie, fajne pytania. Mina operatora bezcenna. Ale czy zawsze chciałam wyjść za mąż? Jeżeli mnie długo oglądacie, to wiecie, że nie. I w ogóle tak naprawdę to ja myślałam już przez długo, że ja w ogóle nie wyjdę nigdy za mąż. Bo mi to totalnie do niczego nie było potrzebne. Tak absolutnie w ogóle psychicznie nie. Kompletnie. I tak, no nie. Nawet o tym nie myślałam za bardzo. Także tak, ale w pewnym momencie po prostu, widzicie, poczułam, a może nie myślałam dlatego, że byłam po prostu tak w ciśnieniu swoich spraw, że nie widziałam potrzeby kiedyś. A terapia mi uświadomiła, że może mam taką potrzebę. No wiecie, no mi się wydawało nigdy, że, znaczy zawsze, że ja męża nie potrzebuję w ogóle. I jak ktoś chce być z kimś razem, to nie potrzebuje papierka. I Michał tak samo w ogóle uważał, więc my tacy byliśmy sobie, że no jest super, jest cudownie i żyliśmy jak małżeństwo już po prostu od długiego czasu, a nie było to uregulowane, nikt nie czuł ciśnienia żadnego. Tak, a wiecie, czy ślub coś zmienił? No to nie zmienił nic. Bo my tak żyliśmy jak przed ślubem, jak żyjemy po ślubie. Jedyne co, to obrączki nosimy, no i mówimy o sobie mąż i żona. Co brzmi bardzo poważnie, ja się czuję jakoś staro po prostu, mąż i żona, więc to sobie zapisałam ksywki, bo widzicie, ja się normalnie wstydzę, jak o tym mówię, ale ksywki, którymi mnie mój mąż nazywa, czyli on mówi do mnie na przykład żonuśka, żonownik, to on nie mówi do mnie żona, nie, na ogół żonuśka albo żonownik i tak jest po prostu. Żonuśka jest takie słodkie. Zawsze jak on gdzieś przy ludziach mówi, że żonuśka coś tam, to wszyscy tak, o, jak słodko, jaka fajna nazwa. A z tą miłością w ogóle to tak, Racka Coach radzi, uwaga, że po pierwsze, miłość możecie spotkać w każdym wieku i co ma wiek do w ogóle miłości? 20, 30, 40, 50, 60, 70 lat, jak ktoś ma siłę, to wiecie, to why not w ogóle? To nie wiem, co ma wiek do tego. Ja Michała poznałam, jak miałam 30 parę lat, więc po 30 grubo, więc no on tak samo, więc to w ogóle
o co chodzi, to wszystko jest w naszej głowie. Po drugie jeszcze pamiętam, że ja nigdy nie miałam jakiegoś ciśnienia na związki, na bycie z kimś. Nie miałam tak nigdy, że muszę z kimś być, że czuję się samotna i tak dalej, bo moja mama zawsze mi powtarzała całe życie, że dziecko lepiej, żebyś była sama niż z byle kim, albo dlatego, że czujesz jakieś ciśnienie, więc to też jest takie, że ja no nigdy po prostu nie czułam takiej presji i wydaje mi się, że po prostu najważniejsze jest to, żeby ze sobą czuć się fajnie w swoim towarzystwie, żeby mieć wokół różne bliskie osoby, niekoniecznie chłopaka, dziewczynę, męża, ale po prostu takie, z którymi spędzamy czas i z którymi jest fajnie, a później to życie samo się ułoży, bo tak powiem Wam, że finalnie to i tak człowiek jest sam w tym życiu, tak sobie myślę, że on jest i tak, tak, że wiecie, musicie same ze sobą dojść do ładu, same ze sobą się lubić, same ze sobą lubić spędzać czas i wtedy ta druga osoba albo się znajdzie, albo się nie znajdzie, a i tak będziecie szczęśliwe po prostu. Tego szczęścia, wydaje mi się, jak już płynę nieźle, ale ja tak uważam, że tego szczęścia trzeba szukać w sobie i się fajnie po prostu ze sobą czuć. Niezależnie od tego, czy macie tę drugą połówkę, czy nie macie. Tylko właśnie, żeby samemu dobrze przez to życie iść. A jeżeli takie praktyczne porady, Radzka radzi miłośnie tobie w tym, to właśnie sobie zapisałam, lepiej żyć samej niż z byle kim, to jeżeli chcesz kogoś poznać, to wychodź do ludzi. Po prostu trzeba wychodzić. Chodź z domu. Albo na jakichś apkach, co wiadomo, no ale to tam jest, wiecie, różnie bywa, ale generalnie trzeba no, wychodzić, po prostu wychodzić z domu gdzieś tam, ogarniać swoje zajawki poza domem, gdzieś tam sobie, wiecie, żyć i jeżeli spotkacie kogoś, z kim będzie Wam raźnie i fajnie, to będzie dobrze po prostu, nie? Ale no, większe prawdopodobieństwo jest, że kogoś spotkacie i poznacie, jak jednak wyjdziecie, niż jak będziecie siedzieć w domu. O, może tak. Także to takie moje rady. A takie jedno pytanie jeszcze było. Ja je sobie przy mężu zostawiłam. Czy zmieniłabyś coś w luku ze ślubu? Albo czy byś chciała coś zrobić inaczej w tym dniu? To tak jeszcze a propos męża. To powiem Wam, że nie. Ja jestem tak zadowolona z naszego ślubu do tej pory. Teraz mieliśmy w sierpniu pierwszą rocznicę. Też sobie byliśmy w ogóle w Bristolu, w naszym apartamencie, bo to chyba będzie taka nasza tradycja coroczna. Natomiast ja tak dobrze wspominam ten dzień. Ja się tak dobrze czułam w tym, co miałam na sobie. Mi było tak fajnie i dobrze, że ja mam po prostu najlepsze możliwe wspomnienia ever i się z tego bardzo, bardzo cieszę. I najlepsze było to, że teraz jak byliśmy właśnie w tym Bristolu w sierpniu, żeby świętować naszą pierwszą rocznicę w tym samym apartamencie, to jak tak weszliśmy do Bristolu, tam jest taki charakterystyczny zapach perfum do tego apartamentu, to taki stres. Ja mówię, jeny, ja się czuję, jakbyśmy po prostu było rok temu, jakbym się miała zaraz rozwieszać do szafy, jakby zaraz miał przyjechać przyjaciel Miśka z naszymi rzeczami, jakbyśmy tu zaraz mieli, wiecie, gości przyjmować. No po prostu wróciło tyle fajnych emocji i nic bym po prostu nie zmieniła. Było ekstra. Dobra. Kolejne pytanie było o samochód. Dlatego, że widzicie na Insta, że ja jeżdżę od jakiegoś czasu samochodem. Jeżdżę po Warszawie. Dobrze mi z tym bardzo. No i też się sporo pytań właśnie pojawia. Czy nie bałaś się jazdy samochodem? Ja mam prawko, ale boję się przełamać. I właśnie jak to jest, że wróciłam za kółko i tak dalej. No więc tak, ja prawo jazdy mam, policzyłam wczoraj, od 21 lat. Ja mam prawo jazdy, od kiedy ja skończyłam 18 lat. I to jest 21 lat. Jeździłam kilka kiedyś, mniej więcej po skończeniu prawka. Jeździłam trochę po Wrocławiu, ale na wiele lat już za kółkiem nie siadałam, dlatego że ja miałam taką teorię, że ja wolę być wożona niż jeździć sama, że ja się za kółkiem męczę, że ja się za kółkiem stresuję. Wprawdzie jeździłam dobrze, jak jeździłam po Wrocku, ale to zawsze było dla mnie takie, czy się gdzieś zaparkuję. Wiecie, zawsze miałam taki stres jednak, że ten samochód, no z tym samochodem tak, nie wiem, to nie wynikało z tego, że czułam, że nie umiem jeździć, ale jednak miałam tam trochę podświadomego stresu, więc już potem, jak mieszkałam w ścisłym centrum we Wrocku, to totalnie nie potrzebowałam samochodu, więc go nie miałam przez wiele lat. Teraz tu w Warszawie, no to nie było w ogóle szans, żebym ja wsiadła tutaj za kółko po kilkuletniej przerwie. No i miałam lęk już w sobie, tak? Bo prawda jest taka, że im dłużej się czegoś nie robi, a jeżeli miało się takie
No, że tak zawsze się podchodziło do danej czynności tak, że nie było się do końca pewnym, no to ten lęk w nas jest i on rośnie, rośnie, rośnie i ja już myślałam, że ja za kółko nie wrócę. No i jeszcze jak miałam właśnie depresję, to tym bardziej w ogóle o tym nie myślałam, a jak zaczęłam z niej wychodzić, lepiej się czuć, doszłam, tak wiecie, do siebie, właśnie w moim życiu osobistym, w tym, czego chcę, bo w Rackowem zawsze byłam przy sobie, no bo jak mnie oglądałyście, to wiedziałyście, że po prostu ja nagrywałam prawie cały czas poza tą przerwą. Kiedy miałam depresję, mocno nagrywałam, ale wiecie, ja tutaj do Racki potrafiłam się spiąć, bo to było coś, co mi dawało jeszcze resztkę siły, ale poza tym non stop spałam. Ale o tym może kiedyś opowiem. W każdym razie, jak już doszłam do wniosku, czego ja chcę, to stwierdziłam, że ja chcę wrócić za kółko, bo ja chcę jeździć samochodem. Mi się zawsze marzył mini, że będę jeździć sobie mini. Jeszcze w ogóle była taka sytuacja, która mnie bardzo zmotywowała, że mogłam kupić mini od koleżanki, która nim jeździła, która przesiadła się na inną furę. Wiedziałam, że ten samochód był kochany, że jest w super stanie i mówię, kurczę, to jest znak. Ja już od dłuższego czasu myślę, żeby wrócić za kółko. Jeszcze to mini muszę wrócić. No i właśnie tutaj muszę Wam polecić moją kochaną Monikę, bo nie wiem, co by było, gdybym trafiła inaczej. Ale trafiłam na tak fantastyczną, z przypadku właściwie, bo ktoś mi polecił inną kobietę, do której ja zadzwoniłam, inną instruktorkę. Tamta instruktorka powiedziała, że nie ma czasu, ale poleca swoją koleżankę Monikę. No i ja mówię, no dobra, jak poleca, a tamta jest dobra niby, no to spoko. No i trafiłam do Moni i po prostu to, co Monika zrobiła ze mną, to się nie dzieje. Ja przez 2 miesiące mniej więcej, no 3 miesiące jeździłam z Moniką, ale tak naprawdę te ostatnie 2 tygodnie, 3 tygodnie to były takie, że jeździłam z nią, bo ją uwielbiam. Bo się tak trochę zaprzyjaźniłyśmy, mogę tak powiedzieć. Monia będzie to oglądać, to się uśmieje. Ale po prostu bardzo ją lubiłam, a też zawsze ona bardzo dużo dawała mi, spotkania z nią. Ale powiedzmy w 2-3 miesiące, przy czym myśmy jeździły tak 2 razy w tygodniu, czasem raz w tygodniu, no bo wiecie, no jestem mocno zajęta, dlatego to też tyle trwało. Myślę, że można to ogarnąć szybciej. Monika sprawiła, że ja po prostu totalnie dobrze czuję się za kółkiem. Jeżdżę po Warszawie na luzie, po Warszawie, gdzie tutaj się jeździ, tu jest wiecie, prawo dżungli, tu nie jest prosto jeździć. Nie. Natomiast Monika jest po prostu tak fantastyczną instruktorką, szkoli głównie kobiety, ale chłopaków też, w Warszawie. Podam Wam na dole do niej numer oczywiście, jej stronę, też jej Instagram sobie zobaczycie, ale Monia jest tak dobrą, ciepłą, konkretną, fajną osobą, z ogromną wiedzą. Ona kilkanaście lat już jest instruktorką, także ma ogromne doświadczenie, ale właśnie ona robi coś fantastycznego, bo poza tym, że przekazuje Wam całą wiedzę, ale całą, jak jeździć, gdzie jeździć, nie że sobie jeździcie na pamięć, tylko ona po prostu Wam wszystko dokładnie tłumaczy, że na każdym potem obcym skrzyżowaniu Wy słyszycie jej głos w głowie i wiecie, co macie robić. Totalnie dobrze uczy, mówi Wam o wszystkich funkcjach samochodu, zaglądacie pod maskę, jedzie z Wami tankować, jedzie z Wami nawet kupić samochód jak chcecie, jakby ma no szereg usług, wszystko Wam powie, co będziecie chciały i potrzebowały, a właściwie ona Wam powie to, czego Wy nawet nie wiecie, że potrzebujecie. Bo ja nigdy nie wiedziałam, co różne ikonki znaczą. Zawsze googlowałam albo nie wiem, coś tam. A ona wszystko pokazała, dokładnie. Ona w ogóle uczy na automat, to jest ważne, w Warszawie. Kiedyś uczyła jeszcze na manual, ale mówisz teraz, że tylko na automat. A ja w ogóle przesiadałam się jeszcze z manuala na automat, bo na automacie nigdy nie jeździłam. I ona daje ogromną pewność siebie za kierownicą. I to jest w ogóle jej mega wartość, że Wy po pierwsze czujecie się już od pierwszych jazd z nią bardzo bezpiecznie i ona Was zabiera na jakieś trudne skrzyżowania, ronda 10-pasmowe, jakieś w ogóle nie wiadomo co. A Wy wiecie, że jak ona jest obok Was, to Wy dacie radę i to jest mega w ogóle cenna rzecz, że nie boicie się. Ja pamiętam, że ja po pierwszych 2-3 lekcjach jeszcze taki śnieg był wtedy, bo to był w ogóle początek lutego, koniec stycznia. Ja mówię, ja się nigdy nie nauczę jeździć. I w ogóle mam taką teorię, że do czasu, kiedy mnie Monika nauczyła, to ja nie umiałam jeździć. Ja nie wiem, jak ja jeździłam bezkolizyjnie i bezwypadkowo naprawdę kiedyś. Serio. Ja miałam taki moment, że mówię, kurczę, nie wiem, czy ja dam radę, ale z Monią po prostu każdy da radę. I potem jak się Monia mnie pytała, jedziemy, skręcamy tam w lewo, jedziemy na rondo, jedziemy na coś tam, ja mówię, jedziemy Monia, jedziemy. Boję się, ale jedziemy. Natomiast z nią wiecie, że ona po prostu, że z nią dacie radę i ona robi taką, ja to nazwałam, terapię za kierownicą. Ona Wam dodaje takiej odwagi, że każdy jeden strachulec po prostu się przemoże. I ja życzę Wam, jeżeli jesteście z Wawy, to na maksa Wam Monię polecam, a
jeżeli nie, z Wawy i okolic oczywiście, ale jeżeli nie, to życzę Wam, żebyście w swoim mieście, w swojej mieścince taką Monię po prostu miały. I od razu Wam, mam do Was prośbę, że jeżeli macie w swoim mieście, gdzie mieszkacie, tego typu zarąbistą instruktorkę, to piszcie mi tutaj na dole. Zróbmy sobie takie polecajki, bo na pewno komuś się to przyda. Także piszcie mi, a z Warszawy totalnie polecam Monikę, bo to, co ona robi, to ona zawsze się śmiała na początku, jak jeździłyśmy, że ja wiem, Monia, ja nigdy tego nie ogarnę, ja się boję, ja nigdy tego nie ogarnę. A ona mówi, spokojnie, wszystkie tak mówicie, wszystkie moje kursantki tak mówią. Za 2-3 miesiące zobaczysz, będziesz jeździć i to w ogóle na luzie. Ona też potem z Wami przesiada się do Waszego samochodu i jeździ z Wami przez tyle, ile potrzebujecie Waszym samochodem. Uczy Was, wiecie, parkować w Waszych garażach. No po prostu, to jest po prostu instruktorka cud. Także polecam Wam Monikę serdecznie, już się rozgadałam, ale to jest osoba, która po prostu odmieniła moje życie w ostatnich miesiącach, a też pytałyście mnie ogólnie w tych pytaniach, były też takie pytania o pewność siebie, o to, co mi daje pewność siebie na przykład. Było takie pytanie też, co czyni Cię silniejszą i ja sobie stwierdziłam, że właśnie tutaj odpowiem też na nie, bo generalnie sprawczość, działanie, podejmowanie decyzji w życiu czyni mnie silniejszą i niezależnie od tego, czy one wychodzą, czy nie, czy jest sukces, czy nie, to jednak to, że ja jestem panią swojego życia, czyni mnie po prostu silną i jeżdżenie samochodem po Warszawie, swoim w ogóle autkiem i to, że mi to wychodzi, i to, że ja się nie boję, bo tak jak kiedyś, jak mówiłam, jeździłam po Wrocławiu, zawsze miałam z tyłu głowy, czy się zaparkuję, tak teraz to w ogóle mam... Na pewno się miejsce znajdzie, nawet nie będę się stresować. W ogóle się nie stresuję totalnie na myśl o tym, że mam jechać na drugi koniec miasta, w korkach, nie w korkach, po autostradzie. No nie, po prostu mam zero stresu. To mi też daje właśnie, dodaje pewności siebie i czyni mnie silniejszą. Także tak, Monię polecam i działania też różne polecam. Teraz 4 pytania rackowe, acz też ciekawe. Racka, powiedz, czy racka to zrealizowany plan krok po kroku, czy może przypadek, szczęście, czy może wykorzystanie okazji? Jak ja czytam takie pytania, oczywiście wiem, że nikt nie ma niczego złego na myśli i czytam, że szczęście, przypadek, wykorzystanie okazji, to mnie, wiecie, zalewa po prostu taka fala ciepła i myślę, tak, 12 lat nagrywania filmów regularnie, od 3 do 2 i do 1 w tygodniu, to jest przypadek i szczęście. No naprawdę. Ale już tak do brzegu, poważnie. To nie jest to... To jest w ogóle połączenie kilku rzeczy. Na pewno nie jest to zrealizowany krok po kroku plan, dlatego że kiedy ja zaczynałam te 12,5 roku temu, w kwietniu będzie 13, szczęśliwa 13, lubię tę liczbę, to jeszcze w ogóle nie było planów na jakichkolwiek twórców, nie było prawie twórców, ja byłam jedną z pierwszych polskich youtuberek w ogóle. Wiecie, nie było Instagrama, czy wy to rozumiecie? Nie było Instagrama, nie było czegoś takiego jak influencer, nie było zawodu influencer, nie było w ogóle całego biznesu wokół influencerów, twórców internetowych, nie było agencji tym się zajmujących, nie było w ogóle reklam. Nie było reklam przez pierwsze 2-3 lata, jak ja nagrywałam, takich typowych, jakie są teraz. Kampanii reklamowych z influencerami nie było, tego nie było. Także ja po prostu realizowałam, już mówiłam o tym wielokrotnie, ale ja realizowałam swoją pasję, swoją potrzebę mówienia i pokazywania zajawek modowych, które mnie interesują, nie wiedząc, gdzie to mnie zaprowadzi, ale chcąc po prostu się kreatywnie uzewnętrzniać. O. I nie był to przypadek, ani nie było to na pewno szczęście, ani wykorzystanie okazji, dlatego że, no wiecie, tak jak powiedziałam, ponad 1000 czy tam 1200 teraz nagranych filmów, to nie jest przypadek. To nie jest, wiecie, szczęście. Nie, 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 nie. To jest bardzo dużo pracy. To jest ogromna pracowitość, ja jestem bardzo pracowitą osobą, to jest upór, ja jestem uparta, to jest determinacja, to jest po prostu, wiecie, taka ogromna pasja, którą ja mam w sobie do tworzenia i do tego, żeby właśnie dzielić się moimi różnymi zajawkami, bo teraz się dzielę też i trochę wnętrzami i estetycznymi, i kulturalnymi z Wami, po prostu. To jest ogromna pasja do tego, co robię i ponieważ ja robię to przez bardzo długi czas, to siłą rzeczy coś fajnego z tego się wykluwa, a jeszcze w międzyczasie w ogóle nastąpił rozwój właśnie twórców internetowych, rozwój prywatnych kanałów rozrywki.
można tak powiedzieć. Powiedzmy, że ja jestem takim prywatnym kanałem rozrywki i ludzie, i rozwój VOD, czyli no video on demand, no wideo na żądanie, bo my jesteśmy, bo YouTube to jest takie trochę VOD i tak jak jeszcze jakiś czas temu nie było żadnych Netflixów, HBO, tego typu platform, no to teraz jest ich bardzo dużo i wszyscy to oglądamy, odchodząc od telewizji. Tak samo stało się z twórcami, a właściwie najpierw z twórcami, a potem weszły te platformy. Ale YouTube to był taki właśnie pionier tego VOD i kiedy ludzie zobaczyli, że mogą oglądać nie coś, co jest im podawane sztucznie, tylko co mogą wybierać i też taką prawdziwość twórców internetowych, która od nich płynęła, w którą to stronę poszło, to jakby to jest inna dyskusja na inny czas, ale po prostu moja pierwotnie totalna zajawka na modę, na różne modowe treści, no przerodziła się w Racką na pełen etat, w moją własną firmę, którą prowadzę i cały czas po prostu tę moją pasję realizuję mimo różnych przeszkód i tak dalej. Więc to nie było prawie nic z tego, co napisałaś, a właściwie tak naprawdę to nic, bo ani plan, ani przypadek, ani szczęścia, ani wykorzystanie okazji, tylko po prostu to była bardzo duża ilość pracy i akurat taki moment, że rynek po prostu twórców, w ogóle pojawiło się coś takiego jak rynek twórców, współtworzenie właściwie tego rynku twórców, bo to był też eksperyment, to nawet nie było tak, że ja wykorzystałam okazję, bo mi nikt nic nie dał, wiecie, o wykorzystaniu okazji i szczęściu można by mówić, gdyby mój kanał miał rok albo dwa, tak, to można powiedzieć, że idę na fali tego, że twórcy są popularni, ale to tak nie jest. Wiecie, no 12 lat to nie jest przypadek ani wykorzystanie okazji. Natomiast no, tu mnie zaprowadziła moja pasja i pracowitość po prostu. Z czego jesteś najbardziej dumna Rackowo, a z czego prywatnie? I to jest bardzo fajne pytanie, też łączące trochę życie prywatne z Rackowym i fajnie też, że autorka to rozdzieliła, bo ja właśnie tego też się uczyłam przez ostatnie 2 lata w terapii, żeby trochę rozdzielić Rackę ode mnie, bo dla mnie to też było niemożliwe, bo ja jestem na żywo taka, jak u mnie widzicie, ja nikogo nie gram, myślę, że dlatego też mnie tak lubicie, bo po prostu no jakby to jestem ja, ale też mi się, wiecie, totalnie zatarły granice, natomiast między właśnie mną a między Racką, między Magdaleną, twórczynią Racki, a między Racką, czyli mną, jaką jestem. Zresztą nawet przyjaciele do mnie często mówią Radzia, więc ja też nie mam nic przeciwko. Ale właśnie, z czego jestem dumna Rackowo? No to z Rackowo jestem dumna oczywiście z bardzo wielu fajnych osiągnięć, ale głównie jestem dumna z Was. Z tego, że jesteście tu, że mnie oglądacie, że mnie lubicie, że mimo tego, że ten internet tak się mocno zmienia, że wchodzą różne trendy, że pojawia się 1 000 000 nowych osób, cały czas ze mną jesteście, że mi ufacie, że stworzyłam wokół siebie bardzo fajną społeczność dojrzałych, świadomych, takich wiecie, z otwartym umysłem kobiet i że wy cały czas po prostu ze mną jesteście i że wy chcecie mnie oglądać. Także jestem z Was dumna bardzo, czyli po części też z siebie, no bo ja tworzę warunki do tego, żebyście chciały, ale dziękuję Wam bardzo po prostu, że jesteście i jestem też dumna z różnych dużych projektów, które realizujemy, takich, które faktycznie zmieniają życie, tak jak na przykład Marko i Racka i Kozaki na szeroką łydkę, bo to jest coś, czego po prostu nie ma, a to jest coś, gdzie jest bardzo duża potrzeba i ja całe życie się z tym mierzyłam i byłam dyskryminowana, moje łydki i ja, i tutaj z tego typu projektów, tak, też jestem bardzo dumna, a prywatnie jestem dumna z mojej rodziny, z tego, że właśnie zdecydowaliśmy się założyć naszą rodzinę, czyli z Michała, który teraz się schował za aparat ze wstydu, bo się nie spodziewał tej odpowiedzi. Bo to takie prywatne sprawy są i stolka, z tego, że sobie tu mieszkamy, że właśnie tworzymy tę rodzinę i że po prostu też się na tym... Kolesław, czy widać go, jak on leży teraz, jak się odsunęłam, a wyostrz go troszkę, zobaczcie. No jak mam nie być dumna po prostu z takiego pieszurka małego. No dobra, mam nadzieję, że coś tam widziałyście. W każdym razie on cały czas gdzieś tu jest. Tak, i jestem właśnie tutaj z tego dumna, że czuję się szczęśliwa, czuję się w tym miejscu, w którym powinnam być, tak prywatnie i tak, i jestem happy po prostu.
Jeżeli chodzi o Radzkę i konsumpcjonizm, bo o to było ciekawe pytanie. Co uważasz o konsumpcjonizmie? Jak się czujesz z tym, że Twoja praca się do tego przyczynia? I ja już też o tym mówiłam, jak nie tu, to na Instagramie. Wydaje mi się, że na Instagramie bardziej, że to jest trudny temat dla mnie, dlatego że ja jestem osobą, wiecie, bardzo świadomą i widzę, co się na świecie dzieje. Zresztą wielokrotnie też w trendach albo w innych filmach mówię o tym, czym jest branża odzieżowa, do czego ona prowadzi, do czego ona środowiskowo się przyczynia, że jest trucicielem i w ogóle też sociale, w których na co dzień siedzę, też po prostu to jest kolebka konsumpcjonizmu ogromna. Teraz taka nowoczesna i mrok w wielu, wielu, wielu przypadkach. I też na przykład zawsze jak jestem za granicą gdzieś, w dużych miastach typu Londyn, w jakichś takich metropoliach, to jak chodzę po sklepach, to zawsze też mam takie wow, bo tam tych rzeczy, marek, tam macie wszystko, jest tyle, że mnie ta nadprodukcja tych ubrań, kosmetyków, wszystkiego, aż tak, wiecie, uderza. U nas się wydaje, że jak już mieszkacie w mieście albo jeździcie na zakupy czy online, że tego jest tak dużo, ale jak sobie pojedziecie i pochodzicie po sklepach właśnie w dużej europejskiej, światowej metropolii, to dopiero tam widać, ile tego jest. I już nieraz miałam takie wrażenie, że kurczę, no jest ogromna nadprodukcja po prostu. Natomiast mam tutaj takie ambiwalentne uczucia, dlatego że no co ja mam poradzić na to, że moja pasja, czyli pasja do mody, do ubrań, no jest połączona właśnie z tym konsumpcjonizmem. Aż mi się ciepło zrobiło. No bo wiecie, winny się tłumaczy, a ja nie chcę się tłumaczyć. Natomiast no to jest to, czym ja się zajmuję. Ja się nie zajmuję ekologią w modzie, ja się nie zajmuję, wiecie, recyklingiem, ja się nie zajmuję rzeczami vintage, ja się nie zajmuję tym, żeby nasza planeta była po prostu jak najdłużej w dobrym stanie. Ja zwracam uwagę na to, że moda prowadzi do różnych rzeczy, ale tak naprawdę moją zajawką są ubrania. I jest to, jak wyglądamy, jest cała historia mody i socjologia mody i różne właśnie takie estetyczne tematy, no a to jest powiązane z kupowaniem. I ja nie mogę nic na to poradzić. Jedyne, co mogę na to zrobić, i kiedyś mi właśnie znajomy, jak z nim o tym rozmawiałam, bo mówiłam o tym właśnie, kurczę, że no to jest taki paradoks, ja to widzę. Ja widzę to, że z jednej strony ja przyczyniam się do tego konsumpcjonizmu, ale z drugiej strony jestem świadoma, że to nie jest dobre, ale z trzeciej, no to jest moja zajawka w jakiś sposób. A on mi powiedział, kurczę, Radzka, ale ty tak nie do końca się do tego przyczyniasz, dlatego że zobacz, ty robisz bardzo dużo treści poradnikowych, ty pomagasz dziewczynom wybierać dobrze, ty pokazujesz rzeczy, które są dobrej jakości, które posłużą im dłuższy czas. Ty, tak jak pamiętacie, moja seria Misja, potrafisz przejść po prostu 100 sklepów i wybrać najfajniejsze rzeczy dla dziewczyn, oszczędzasz ich czas, oszczędzasz ich środki, bo nie muszą kupić 5 koszul, żeby się przekonać, że ta jest najfajniejsza, tylko kupują sobie na przykład jedną. Ty też oszczędzasz realnie, nie wiem, paliwo, no bo oszczędzasz też to, że one nie muszą jeździć po tych sklepach. Proponujesz im rzeczy jakościowe, które jeżeli będą dobrze dbać, to posłużą im lata, więc też oszczędzasz ich kasę tak naprawdę i no to tak nie jest tak do końca, że jesteś takim, wiecie, po prostu mrokiem konsumpcjonizmu. Nie, bo ty robisz takie treści, które właśnie pomagają dokonywać świadomych i co za tym idzie też bardziej ekologicznych wyborów. Także to tak myślę do końca nie jest, że jestem takim konsumpcyjnym złem. I też pytałeś cię o to na przykład, czy kupujesz mniej markowych ciuchów, torebek w porównaniu do twoich wrocławskich czasów? I na przykład, czy masz czasem poczucie, że kupiłaś coś niepotrzebnie i tylko to leży w szafie? I właśnie, a propos mojego podejścia, które też się w przeciągu ostatnich kilku lat zmieniło, to ja kupuję, czy dostaję, wybieram sobie od różnych marek dużo mniej rzeczy niż kiedyś. Dużo mniej. Takich designerskich to w ogóle dużo, dużo mniej. I to wynika z kilku rzeczy. Po pierwsze, nie potrzebuję tego aż tyle i też w moich czasach wrocławskich miałam ten taki okres, kiedy kupowałam pierwsze designerskie rzeczy i ja się tak, wiecie, już tym nasyciłam. Już mam tę Chanelkę, już mam ileś tam tych bardzo drogich torebek, które notabene są takiej jakości, że noszę je cały czas i ja nie potrzebuję nowych tak naprawdę. Wiecie, to byłyby takie zachcianki, bo to nie jest mi potrzebne. Ja i tak mam dużo więcej rzeczy niż potrzebuję, no ale to wynika gdzieś tam właśnie z mojej pasji. Natomiast to po pierwsze, że już tak nasyciłam się w tamtym okresie właśnie tymi tymi rzeczami od projektantów, tak? Designerskimi, o. Spolszczenie, tak? A po drugie, przez to zalanie i przez to, że we Wrocławiu
tak dużo rzeczy mi się zniszczyło też, i ubrań, i różnych dodatków, i też mebli i w ogóle, no to też podchodzę już do zakupów dużo ostrożniej. Bo ja nie potrzebuję tyle rzeczy, nigdy nie wiemy, kiedy wszystko stracimy, wiecie, bo idę też w taką stronę, że to są tylko rzeczy i staram się też nie kupować pod wpływem impulsu, pod wpływem emocji, staram się myśleć nad tymi zakupami, czy ja na pewno danej rzeczy potrzebuję, czy to nie jest tylko tak, że mam jakieś takie właśnie ciśnienie, żeby sobie kupić coś nowego, bo to na koniec dnia są i tak tylko rzeczy, które naprawdę można bardzo szybko stracić, i czy to, ile ja pracy wkładam, wiecie, w tworzenie treści, ile mnie to kosztuje siły, energii, czy to jest warte po prostu kolejnego płaszcza, czy kolejnej torebki. I czy ja to robię po to, wiecie, to no, zależy po prostu, jaką mam motywację. Dużo ostrożniej podchodzę do wszystkiego w tej chwili, także dużo mniej kupuję w ogóle i też designerskich i tak dalej. I przez to, że więcej myślę, to mam dużo mniej nieprzemyślanych zakupów. Właściwie one mi się zdarzają teraz raz na rok, może dwa razy w roku coś kupię, co jest totalnie, wiecie, takie, że potem leży. I to już jest naprawdę rzadko jak na mnie. Albo coś sobie, nie wiem, wybiorę z danej marki, i to potem leży. Nie, raczej tak się nie dzieje, raczej już jestem na tyle świadoma, że tak nie robię, ale kiedyś tak robiłam i to w ogóle było nagminne, więc to też, myślę, jest taka faza, z której w pewnym momencie, jak już się tak nasycicie, może wyjdziecie, tak. I trzymam za to kciuki. A ostatnie radzkowe pytanie, to kiedy spotkanie z fanami? Mam jeszcze twoją książkę do podpisania. Ojej, książka, to było tyle lat temu, chyba z 8. Tego najstarsi górale już nie pamiętają. I kiedy dokładnie w listopadzie będzie wyprzedaż twojej szafy? Bo też już mówiłam o tym, że właśnie planuję wyprzedaż, taką dużą, fajną event mojej szafy. No i właśnie a propos spotkania, to może powiem, że w tym sezonie będą przynajmniej dwa spotkania ze mną do końca roku. I albo nawet trzy, natomiast dwa będą na pewno. Pierwsze to będzie na początku listopada, 4 listopada, tak na 90%, i to będzie właśnie wyprzedaż mojej garderoby w Warszawie, w specjalnej przestrzeni. Natomiast jeszcze może w jakimś filmie o tym powiem, ale jeżeli będziecie ciekawe szczegółów, to śledźcie mnie na Insta. Ja tam o tym, jak już się będzie zbliżać ta data, czyli 2-3 tygodnie przed, będę mówić dużo, dużo częściej. Także 4 listopada, sobota, mam nadzieję, że się w Warszawie, gdzie co jak wszystko będzie na Insta, widzimy. Jeżeli nie chcecie nic kupować, a chcecie przyjść na wyprzedaż, to też zapraszam. Przybić piątkę, wyściskać się, wiecie, podpiszę książki, podpiszę wszystko, co będziecie chciały. A drugie spotkanie to na pewno będzie, jeszcze nie wiem gdzie, ale będzie jeden albo dwa eventy połączone z naszą kolekcją z Medicine. Tak. I to też planujemy zrobić coś takiego właśnie bardzo fajnego. To będzie pewnie pod koniec, to będzie w listopadzie, ale pewnie w drugiej połowie, może na początku grudnia, tego jeszcze nie wiem, ale na pewno w jakichś inspiracjach albo na Instagramie dam Wam znać. I w jakim mieście, to też nie wiem, bo wyprzedaż będzie w Warszawie, to wiadomo, gdzie to podam na Insta, jak już mówiłam, natomiast to spotkanie właśnie a propos kolekcji z Medicine, tego nie wiadomo. No ale będzie na pewno. No i tu też będę dawać znać. I właśnie przejdziemy do ostatnich dwóch pytań. Tak myślę, że to są dwa pytania już modowe. Tak, po pierwsze, kiedy wychodzi Wasza kolekcja z Medi? Zdradź, co w niej będzie. No to już datę znam i to będzie, uwaga, 25 październik. To jest środa, czyli to jest za około 2-3 tygodnie, 2,5 tygodnia. To jest środa, to będzie środa wyjątkowo, nie sobota. Też wtedy pojawi się film, albo w środę, albo dzień przed, no zobaczymy. Dlatego, że w środę do salonów Medicine wchodzą nowe kolekcje, nowe dostawy. No i tą premierę robimy właśnie w środę. I kolekcja pojawi się zarówno online, jak i będzie we wszystkich salonach stacjonarnych Medicine. W całej Polsce będzie po prostu racka. I to lesła, bo to jest kolekcja dla panci i pieszura, jak już, nie wiem, czy o tym mówiłam w trendach, ale będzie w niej trochę fajnych rzeczy i będą to, od razu powiem, głównie okrycia wierzchnie, coś, co ja uwielbiam, i trochę dodatków, okrycia wierzchnie dla panci i dla pieszurów w różnych rozmiarach, bo Medicine ma teraz bardzo dużą rozmiarówkę, a ja ubrania pieskowe od Medi kocham, uwielbiam, my je nosimy z Tolczim od lat, piorę te ubrania, prałam już setki razy, jak nie więcej, i po prostu ufam im tutaj, także będzie super. Natomiast pokażę Wam dwie świetne
rzeczy. Wczoraj właśnie gadałam z Medi, czy mogę pokazać, i dostałam tutaj zielone światło jeszcze na tyle przed premierą. To pierwsza rzecz jest taka, że właśnie w kolekcji damskiej znajdą się okrycia wierzchnie i różne dodatki. Z okryć wierzchnich będą to kurtki puchowe z puchem, także coś, co ja w Medicine uwielbiam. Zrobiliśmy i kurtki długie i krótkie, i będzie też puch sztuczny dla alergików i prawdziwy, także tutaj w ogóle to będzie no coś fantastycznego. Jeżeli szukacie puchówki, ciepłej kurtki, krótkiej, długiej, będą i bardziej eleganckie, i bardziej cool, bo tych modeli będzie trochę. Będzie też jeden płaszcz, który będzie wełniany, ale to też zobaczycie. Natomiast dużo rzeczy i motywem przewodnim będzie taki wzór. To jest wzór takiej ciemnej, jesienno-zimowej łąki. Właściwie to jest łąka polna w takim jesienno-zimowym wydaniu. No i motywem przewodnim właśnie jest ta łąka i maki, czyli jedne z moich ulubionych polnych kwiatów, i to jest wzór, który stworzyliśmy razem, i on jest specjalnie dedykowany tej kolekcji, i właśnie będą kurtki puchowe, krótkie, długie w te wzory, będą podszewki, będą akcesoria w ten wzór, także to jest w ogóle coś takiego fantastycznego i to jest nasz wzór, Medicine i Racka, Racka i Medicine, i właśnie poza, będą też w ogóle kurtki dla pieszczurów w ten wzór, ale i nie tylko, ten wzór będzie też to lesło na podszewce, śmieję się z niego, bo on tutaj tak pracował na kostki podczas sesji nagrań do Medi, że teraz może leżeć, ale będą też różne małe akcesoria, takie jak parasol, butelka termiczna, czy właśnie taki słodziakowy mały portfel, bo ja takie małe portfeliki uwielbiam, właśnie też ten nasz wzór, także to będzie wszystko piękne, spójne, w ogóle w dobrych cenach. Tutaj Racka i Medicine w środku jest. Ja już swój mam z kartami, ze wszystkimi. Już tutaj sobie testuję, czy wszystko jest ok, ale jest ok. Także tak, 25 października i będzie na pewno film, będzie też zniżka, ale to wszystko w czasie premiery zobaczycie, ale już to jest pewne. A ostatnie już moja odpowiedź i pytanie to jest o marzenia. Czy masz jakieś obecne modowe marzenia? I jak tak sobie myślałam, czy mam jakieś marzenia, takie coś, co bym tak bardzo chciała mieć, to doszłam do wniosku, że właściwie nie mam. Dlatego, że obecnie jestem na takim etapie, że właściwie każdą rzecz, którą bym bardzo chciała mieć, to ona jest w moim zasięgu. Bo czy jakieś designerskie rzeczy są w moim zasięgu, czy jakieś takie bardzo, bardzo drogie designerskie rzeczy, jakbym się uparła i pooszczędzała parę miesięcy, rok, dwa, to też by były w moim zasięgu. I to nie jest tak, że mam coś takiego, wiecie, na liście marzeń, co jest nie do spełnienia, jeżeli chodzi o ubrania, dodatki, akcesoria, biżuterię na przykład. No są po prostu są te rzeczy w moim zasięgu, a no, bardzo często też tak jest, jak coś jest już w waszym zasięgu, to już nie jest takie interesujące. Poza tym też, ponieważ współpracuję z różnymi markami, wiem, jak są tworzone różne rzeczy, to też widzę, czy to jest warte, czy nie i tak dalej. Zresztą kiedyś film o dobrach takich właśnie luksusowych nagrałam, może go podlinkuję tutaj na dole, bo to 2 lata temu było, ale ten film jest cały czas aktualny i fajny. Jeżeli mam jakieś marzenia i coś, co mnie tak bardziej kręci, to są rzeczy z jakichś takich limitowanych kolekcji, coś, co jest unikatowe, nie tylko że designerskie, ale unikatowe. I to jest w ogóle jedyna taka droga rzecz, którą kupiłam w tym roku z designerskich rzeczy, jeżeli chodzi o dodatki i ubrania. To Wam pokażę na przykład, to jest ta torebka Yayoi Kusama i Louis Vuitton. Kupiłam ją w styczniu w Londynie, jak byliśmy. Także, no, a nawiązując do mojej poprzednich odpowiedzi, to widzicie, no kupuję dużo mniej tego typu rzeczy. Naprawdę, kiedyś kupowałam ileś tam rzeczy na rok, a teraz jedną z takich droższych, ale właśnie to jest coś, co mnie i cała kolekcja i w ogóle sylwetka Yayoi. Później też latem byliśmy właśnie w Mirror, tej takiej jej wystawie w Londynie, na którą trzeba kupować bilety z dużym wyprzedzeniem. W styczniu wtedy się nie załapaliśmy, na nią poszliśmy o Infinity, Mirror Infinity, coś takiego w Tate Modern jest właśnie ta wystawa. Ale jak będziecie w Londynie, to bardzo ją polecam, tylko tam bilety miesiąc, 2 tygodnie wcześniej, to tak minimum na nią, ale właśnie coś takiego bardziej artystycznego, coś, co jest niedostępne, coś, co mnie w jakiś sposób będzie pociągać i zachwycać, to są takie moje, powiedzmy, marzenia i coś, co ja bardziej kupuję. No i właśnie, ja raczej, jeżeli chodzi o modę, to w tej chwili jestem na takim etapie, że bardziej coś takiego artystyczno-modowego, jakieś super miejsca, galerie, albo jakieś miasta, dzielnice,
ulice, gdzie są super ubrani ludzie, gdzie macie jakiś vintage klimat, albo gdzie macie jakiś klimat jak z filmów, gdzie ta moda jest bardzo taka wsiąknięta w życie i gdzie macie wrażenie, że się przenosicie tak modowo do innej rzeczywistości. I mnie bardziej takie rzeczy kręcą, czyli bardziej wyjazdy, chodzenie, obserwowanie i właśnie bardziej a propos takich marzeń modowych, to mam na liście wyjazd do Nowego Jorku w końcu, może w końcu w przyszłym roku się uda, zobaczymy. Bardzo bym chciała na dłuższy trochę czas, nie na tydzień, tylko tam na 2-3 tygodnie, żeby właśnie pochodzić po tych dzielniach, żeby tak się wczuć w ten klimat, albo właśnie do Tokio na przykład, żeby tak modowo zobaczyć coś całkiem innego, zobaczyć w ogóle taki klimat, który po prostu mnie zainspiruje. Ale to też nie chodzi mi o fashion weeki, o takie fashion klimaty, bo dla mnie fashion week jest nadal jakimś takim dosyć sztucznym tworem, sztucznym cyrkiem, sztucznym przebieraniem się. Mi chodzi o taką modę prawdziwą, o taką modę, gdzie mamy emocje, gdzie mamy miejsca, gdzie mamy ludzi, gdzie mamy ich prawdziwy styl życia, bo to mnie kręci i to mam takie modowe właśnie marzenia, bardziej wyjazdowo niż rzeczowo. Dobra, to wszystko. Ten film pewnie wyszedł bardzo długi, ale no jak ja się rozgadam, a już po prostu jestem w formie od jakiegoś czasu, no to tak bywa. Mam nadzieję jednak, że Wam się podobał. Piszcie, co myślicie. Trzymajcie się ciepło, bo już tam jesień nadeszła i tak jakoś niefajnie się zrobiło. Także trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w moim kolejnym filmie za tydzień, a on będzie takim połączeniem trochę mody i wnętrz, ale to zobaczycie, bo planuję film z bardzo fajnego miejsca, będą kolory, będzie ciekawie. Także już do zobaczenia za tydzień. Pa, pa.